Siemanko, słuchajcie, w kolejnej serii z wywiadem mam dzisiaj Rafała Żółcińskiego. W naszej serii chciałbym dużo właśnie porozmawiać o mindsetie, o tym, kto jak trenuje, jak patrzy na triki. Myślę, że zawsze bardzo dużo daje czyjeś inne spojrzenie. Taka rozmowa właśnie, jak nie macie możliwości, nie jeździcie na zloty, to właśnie ta seria, mam nadzieję, że Wam bardzo pomoże troszkę inaczej spojrzeć na treningi, trochę inaczej spojrzeć na triki czyimiś oczami. Dobra, to stary, na samym początku może trochę o Tobie. Okej, okay. Cześć wszystkim, nazywam się Rafał Żółciński, szerzej znany jako Żardel. Trenuję od 2007 roku, tak w zasadzie od wakacji. Niby zacząłem tam na początku roku, właśnie 2007 trenować, ale to były jakieś takie chaotyczne pierwsze treningi, tak w ogóle wszystko było robione na pałę, ale wiadomo, triking to jest sport undergroundowy, tak? Jak deska, jak BMX, więc nie ma jakichś norm ustalonych, przynajmniej jeszcze w tamtym czasie nie było norm ustalonych, więc wszyscy trenowali trochę na dziko, tak? Teraz zaczyna to się systematyzować, tak jak właśnie czy projekt Pawła, czy jest kilka innych projektów, tak jak Kodzia, gdzie bardziej metodycznie można się tego sportu uczyć. No ale tak jak mówię, właśnie wcześniej było tak, że zresztą sami wiecie, ci co już trenują, ci co zaczynają też poprzez filmiki, wiedzą, że zaczyna to się, że idę na trawę, idę na piach, próbuję robić jakieś początkowe triki typu salta, jakieś proste kopnięcia. I wiadomo, że na początku ten progres nie był taki jakiś mega szybki, bo ja nie wiedziałem, jak robić pewne rzeczy, tak? Podejrzałem coś, jakiś filmik, gdzie nie było summa summarum jakichś lepszych tutoriali i tylko tak naprawdę wzrokowo mogłem strzelić jakiś ruch, jak go robić. Do czego to prowadziło jeszcze? Do głupich kontuzji. Prowadziło do głupich kontuzji. Miałem dwie płytki w ręku, miałem zerwane krzyżowe. Z tego względu, że też na siłę chciałem trenować. Tak, rękę złamałem z tego względu, że nie pojechałem na trening na salę, trenowałem w pokoju. Wiadomo, nie ma możliwości treningu, jakieś nowe rzeczy próbowałem, no i skończyło jak się skończyło. No i właśnie dzisiaj chcieliśmy z Pawłem porozmawiać, jak trenować, bo tak jak mówimy, jest jakieś doświadczenie już, wiemy, co robiliśmy źle, wiemy, co trzeba poprawić, bo jest nadal dużo rzeczy do poprawienia i to każdy sportowiec zawsze coś może poprawić, więc kilka słów na pewno dzisiaj o tym powiemy. Dobra, dzięki wielkie. I generalnie to słuchajcie, bo to, o czym przede wszystkim chcemy porozmawiać, to raz, że właśnie podejście do samego skakania, jak się powinno podchodzić do tego wszystkiego. Dwa, to my tutaj na hangarze to ładujemy cały czas, jakby jesteśmy praktycznie partnerami treningowymi, że cały czas trenujemy, cały czas ładujemy, bardzo często trenujemy ze sobą, mamy mniej więcej na przykład, może nie tyle co razem poziom, ale jakby bardzo podobne podejście do treningów, bardzo często razem właśnie razem pushujemy jakieś gałęzie trikingu, jak na przykład swing chainy, jakieś salta, powery, technikę na trampolinach i o tym właśnie przede wszystkim chcieliśmy porozmawiać, bo jest coś takiego, że jak się z kimś trenuje i ta osoba jest na bardzo podobnym poziomie, albo po prostu samym jakby mentalnie tym poziomie podejścia do treningów, to z tą osobą bardzo fajnie się pushuje same treningi. Jest tak na przykład, że mamy te bitwy motywacyjne, które wrzucamy sobie na Facebooka i one polegają na tym, że tak naprawdę jeden drugiego próbuje pchnąć dalej. To jest tak, że oczywiście każdy się skupia na swoim progresie. Ja myślę o swoim progresie, ja myślę o swoich trikach, które ładuję. Jardel też myśli o swoich trikach, które chce sobie pushować. Ale nawzajem przez to, że jakby jakieś nowe kombosy robimy, nowe rzeczy lepimy, to my ciągle się pchamy do tego, żeby to jeszcze lepiej zrobić. Żeby kolejne kombo jeszcze lepiej zaciągnąć, bo to nas obu motywuje po prostu mega, nie? I tak samo właśnie samo podejście do trików, gdzie przychodzimy na salę i na przykład spamujemy przez pół godziny jeden kombos, żeby go po prostu wylądować. I na przykład stary, bo ty to sam praktycznie wprowadziłeś, powiedz nam trochę o tym, o takim commitmencie co do wylądowania czegoś. Znaczy powiem tak, ogólnie kiedyś jak trenowałem, miałem tak, że coś lepszego wylądowałem, nie wiem, raz na 2-3 miesiące. Wylądowałem raz i o, fajnie wylądowałem, nie potrzebuję już tego skakać. I miałem takie podejście, że zrobię to na następnym treningu albo jeszcze na jakimś innym.
przez to nie było progresu. Okej, okay, fajnie, od czasu do czasu coś się wylądowało. Rzeczywiście tak, ze 2-3 miesiące temu... jeszcze czego nie robiłem. Nigdy nie nagrywałem swoich trików. Nie odczuwałem potrzeby, ale właśnie ze 2-3 miesiące temu, może około 4, no nieważne, zacząłem nagrywać swoje triki i doszedłem do wniosku, że nagrywając triki, też pewne kombosy mogę powtarzać, w sensie nie, że raz wyląduję, tylko mogę się starać za każdym razem dużo lepiej to wylądować, tak? Dużo lepiej to wylądować, dużo lepiej, żeby było to zapięte. Poza tym codziennie jak będę powtarzał pewien segment ruchów, w końcu wejdzie to w głowę, tak jak właśnie rozmawiamy od samego początku, mindset będzie zupełnie inny, tak? Od strony mentalnej będę silniejszy z tego względu, że ten ruch zacznie być prosty. Zauważcie, na samym początku głupie salto jest mega ciężkie, 100% siły trzeba w nie włożyć. Zrobimy ich 100, jest dużo łatwiej. Zrobimy ich 200, jeszcze jest łatwiej. Po 1000, jak chodzenie. Ja szczerze mówiąc nie widzę różnicy między zrobieniem salta, a chodzeniem w tym momencie, tak? Nie, no tak jest. No to jest prawda, to jest prawda. Się ciało mega przyzwyczaja. Dokładnie, ciało się przyzwyczaja i... Nie wiem, o, a propos... Widzieliście też na filmikach, czy ja, czy Paweł dużo spamujemy gainer switchy? Też. Na samym początku, jak trenowałem gainer switchy, noga mi się wbijała w ziemię, w ogóle pomyślałem, jak coś można po tym zrobić, a teraz jest to tak prosty ruch, że jest, tak naprawdę już nie traktuję go jako trika, tylko jako wyjście do czegoś innego, tak? Tak. Albo w międzyczasie w jakimś chainowanym kombie. Już taki czysty ruch napędowy. Tak, o czym... Ja myślę w sumie właśnie a propos tego jeszcze dodał jedną ważną rzecz, że właśnie stary, dobrą sprawę powiedziałeś, że to trzeba wszystko powtarzać w tysiącach. Właściwie ta bitwa motywacyjna jest po to, żeby nas motywować do katowania tego ciągle. Bo jak my przychodzimy na trening, to ważne jest to, że nie można zrobić tak, że wiecie, robicie raz ruch, nie wyjdzie i po prostu już ego wszystko przejmuje. Jakby jest tak, że kurde, nie wyszło i tak dalej. Wiadomo, że są takie dni, gdzie tak będziemy do tego podchodzić, że zrobimy jakiś ruch, on nam nie wyjdzie, bo totalnie stracimy technikę, wkurzymy się na maksa. Pamiętajcie, ważne jest to właśnie, żeby na chillbanie przychodzić do tego. Podchodzić do tego na spokojnie, że jak nie wyszło, okej, spoko, może dzisiaj nie czuję mego ciała, może trochę się muszę rozgrzać, muszę inne elementy porobić na początku, albo po prostu siąść nad nim i go porobić. Zróbcie naprawdę paręnaście razy ten ruch, paręnaście razy go przekatujcie, żeby naprawdę, że jak wyjdzie tak, że do tych parunastu razy, jak nie, w ogóle nie wychodzi, w ogóle coś nie idzie, okej, trzeba się wrócić, porobić znowu technikę podstawy. Jeżeli po parunastach zacznie wychodzić, no to wtedy mamy znowu flow, znowu katujemy i tak dalej. Nie można się tak szybko poddawać na treningu, trzeba to wszystko przekatować, bo my tak samo, może to wyglądać właśnie łatwo na naszych filmikach, ale to jest też kwestia tego, że my to robiliśmy po 1000 razy. Tak samo jak to zwykłe salto, które zrobiliśmy sobie to 1000 razy, że jest tak łatwe jak chodzenie, to tak samo tego triple fulla, tak samo tego gainer switcha, tak samo tego switcha do korka, musieliśmy ileś tam set razy powtórzyć, żeby to naprawdę zaczęło wyglądać. Z samym nagrywaniem tak samo, to jest w ogóle bardzo ważna sprawa, bo przede wszystkim jak nagrywacie siebie na treningu, to raz, że motywujecie tą drugą osobę tym progresem, jest takie kurde, no on to wylądował, to ja muszę też spuszować, nie? Ale nie w taki zły sposób, że nie wiem, że mu chcę, nie wiem, zazdrości tu mówię i tak dalej, tylko bardziej kurde, jak mnie to zarobi się zmotywowało, że Jardel coś ląduje, ja po prostu chcę jeszcze więcej, ja chcę jeszcze bardziej z siebie dać, żeby po prostu ta bitwa dalej trwała. A nagrywanie jest spoko, bo jest po prostu autokorekta. Wy widzicie swoje błędy, łatwiej to wszystko po prostu naprawić. Jeszcze a propos nagrywania. Nie wiem, podejrzewam, że Paweł tak ma bardzo dużo z was. Nie nagrywałem, bo czegoś nie lądowałem, tak? I dochodziłem do wniosku, nie ma sensu nagrywać. Ale jak zacząłem nagrywać, okej, nagrałem filmik, czegoś nie wlądowałem, mówię, no słabo jest. Ale odpalam filmik, oglądam go i mówię, kurczę, wcale dużo nie brakowało. I też właśnie przez to nagrywanie coraz więcej rzeczy zacząłem robić, tak? No. No bo, tak jak wcześniej mówiłem, nie wylądowałem czegoś, ale gorzej się czułem w tym powietrzu, jak robiłem, patrzę na filmiku, nie jest źle, więc jednak jest szansa zrobienia. Nie wiem, 2-3 razy, pyk, coś siada, tak? Ważną rzeczą jest, żeby też się nie zaczynać na treningach, w sensie takim, ja skaczę prawie codziennie, ale taki właściwy trening, taki naprawdę mocny, trwa około 40 minut, tak? Mam 2-3 elementy, które powiedzmy chcę wylądować. Nie zawsze to są nowe rzeczy, czasami po prostu już jakieś rzeczy, które wylądowałem, skaczę, ale chcę je robić, żeby wychodziły mi za każdym razem, tak?
z każdym dniem, z każdym treningiem są coraz cięższe rzeczy. A, jeszcze w ogóle też jedna ważna sprawa, bo właśnie co stary wspomniałeś, to, że jak my nakręcamy swoje atempty, które nie lądujemy, nie? To właśnie warto sobie zostawić te klipy, warto sobie je na chacie przejrzeć, bo jak ja patrzę na to, jak źle zrobiłem ruch, to mi daje jeszcze większą informację zwrotną niż to, jak wyląduje go dobrze, ładnie. Bo taki dobrze, ładny to wiadomo, leci po prostu już na, nie wiem, na filmy dla siebie, na Insta, super, wylądowałem, jest z czym się podzielić, a po prostu zostawić dla siebie, bo to wszystko wiadomo, że to wszystko od was zależy, ale ten ruch niewylądowany, on nam też bardzo dużo da. Możecie sobie puścić to w slow-mo i zobaczyć, że o kurde, przecież ja w ogóle odgiąłem moje plecy za wcześnie, pociągnąłem samym kolanem, nie poczułem tego ruchu, już widzę, gdzie jest błąd. I tak samo na przykład, jak sobie odpalę filmik kogoś, kto robi to dobrze i oglądam sobie te samplery kogoś, kto robi dobrze, mogę sobie zrobić nawet pauzę w tym samym momencie i zobaczyć, jak jego ciało jest ustawione, jak moje ciało jest ustawione. To już w ogóle jest naprawdę bardzo duży feedback do tego, co jest nie tak, nie? A jest mnóstwo tutoriali, czy nawet tak samo z moich możecie tutoriali korzystać, żeby zobaczyć, co jest nie halo, co można poprawić. Tak samo do tych właśnie lepszych triggerów możecie sobie też śmiało pisać. Bardzo dużo osób wam bardzo chętnie pomoże po prostu, bo samo się borykało z takimi rzeczami. Ale dobra, mieliśmy jeszcze mówić o samym mindsetie, także stary... Ogólnie czasami słyszę, że ktoś przychodzi, skoczy 2-3 razy, mówi: nie, ja się do tego sportu nie nadaję. Co jest totalną bzdurą, bo ciało można wytrenować, tak? Ciało można wytrenować, to jest żaden problem. Wygląda to tak, że nasze ciała są przygotowane, szczerze mówiąc, czy moje, czy Pawła, czy twoje, czy kogoś innego, na dużo mocniejsze triki. Wiecie, granica się zaczyna dopiero tutaj. Granica jest dopiero w głowie. Cały układ nerwowy, tak na dobrą sprawę, jest odpowiedzialny za progres. I to, czy ktoś jest dobrym sportowcem, dobrym trikerem, już nawet nie chodzi o sam tricking, ale o jakieś inne zupełnie sporty, wszystko zależy od układu nerwowego i od samego podejścia, bo jak słyszeliście na wcześniejszych vlogach, układ nerwowy też można wytrenować. Jest mnóstwo ćwiczeń. A propos układu nerwowego, gdzie można stać się lepszym sportowcem, tak na dobrą sprawę lepszym człowiekiem, bo to też wpływa na całe nasze życie. Na samopoczucie. Na samopoczucie, tak, jak się czujemy. Jest w ogóle też coś takiego, że jak my jesteśmy zestresowani na maksa, to się odbija na naszym ciele. Jeżeli cały czas jesteśmy pospinani non-stop, to wpływa też na nasze skoki, a już w dużej mierze, jak my spokojnie dużo oddychamy na co dzień, jak my dbamy o to, żeby w naszym życiu było spokojnie, to i też samo to się też odbija na naszych treningach, nie? I też w ogóle fajna sprawa a propos mindsetu i z tym układem nerwowym, że tak naprawdę my ten układ nerwowy możemy sobie wytrenować. To nie jest tak, że nie wiem, ktoś ma dar, ktoś ma talent i już tego nie przeskoczymy, nie? Fajnie, ktoś ma talent, będzie mu lepiej szło na samym początku, bo swoim ciałem lepiej rozumie ruchy, swoim ciałem lepiej rozumie podstawy, mechanikę tego, w jaki sposób wszystko wykonujemy, ale tak naprawdę to się da wszystko przeskoczyć, nie? Bo ja na przykład, mój przykład doskonały, ja przez 10 lat uważałem, że jestem totalny lewy, jeśli chodzi o salta, śruby, ale prawda jest taka, że ja po prostu nic z tym nie robiłem. Ja po prostu robiłem, źle się uczyłem tych ruchów, nie zagłębiałem się w podstawy akrobatyki, nie zagłębiałem się w podstawy na trampolinach tak samo, czy w innych sportów, gdzie może poprawić sobie twista człowiek. Ja po prostu tego nie robiłem i uważałem, dobra, spoko, no to kij, nie? Ale słuchajcie, jak rzuciłem wcześniejsze skakanie, jakby do tej pory nie robiłem, bo mój układ nerwowy był strasznie przeciążony powtarzaniem non-stop tych samych kombosów, jak zacząłem właśnie trenować podstawy na trampolinach, żeby się lepiej nauczyć, to wracając właśnie znowu na springach, wracając znowu do mojego trekkingu, to znacznie lepiej mi to poprawiło całe skoki. I ja widzę, że tak naprawdę minęło tyle lat, ja już miałem tak, że 3 lata temu myślałem, że dobra, to jest mój koniec skakania, bo już nie mogę wypchnąć bardziej, moje ciało jest zniszczone, już nic nie mogę skoczyć. Tak naprawdę to było główna prawda, bo wystarczyło tylko inaczej podejść do treningów, zupełnie inaczej, inne bodźce dać mojemu ciału, inaczej mentalnie podejść do treningu. I ja widzę, że ja jestem dopiero na początku tej drogi. Ja widzę, że mój jakby potencjał jest jeszcze niezbadany, ja mogę jeszcze tyle rzeczy polądować, tyle tego czuję po prostu, że ja czuję, że moje ciało jest zdolne do tego, nie? Bo też po prostu nauczyłem je tak, po prostu nauczyłem
ćwiczyłem praktyką, ciało dostawało coraz więcej bodźców, ten układ nerwowy się wyrobił, nerwy się wyrobiły, po prostu te połączenia nerwowe znacznie się wyrobiły, co też oczywiście z Erykiem o tym rozmawialiśmy i naprawdę to dało super efekty. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, czyli same kontuzje, bo to jest w ogóle temat, to jest w ogóle dobry temat, nie? Bo mówimy tutaj o kontuzjach, szczególnie, że my jesteśmy ze starej daty trickerów, gdzie skakało się na twardych nawierzchniach, na grasie. Ja też zaczynałem na trawie skakać i to nie do piachu, tylko nawet na samej trawie czy na sali bez materacy. Nawet na deskach przez jakiś okres pamiętam, że trenowałem bardzo dużo kopnięć takiego gotowych. I pamiętam, że to bardzo dużo mi zniszczyło ciało, ale nie zniszczyło dlatego, że nie wiem, że te sale, że te, nie wiem, że te dechy były twarde jak skała i tak dalej, one są twarde, wiadomo, nie? Ale bardziej zniszczyło to moje podejście, że ja robiłem rzeczy na pałę, skakałem po prostu, żeby spróbować, nie znałem dobrej techniki, nie wiedziałem skąd się też nauczyć dobrej techniki, więc postanowiłem, dobra, lecę na pałę, ładuję na pałę, z czego się wzięło mega dużo kontuzji. Ja osobiście, tak nie wiem, 5 razy miałem tą kostkę skręconą, 3 razy tą, pęknięta torebka stawowa, naderwane mięśnie, rozwalona miednica, 3 lata rehabilitacji, złamana dłoń była od czegoś innego, ale tak samo, to też wpłynęło na moje kontuzje. Plecy miałem rozwalone, bardzo dużo też jakichś uszkodzeń, obić i tak dalej, także tych kontuzji było naprawdę dużo. Większa połowa mojego ciała już była rozwalona, ale tak czy siak zobaczcie, że skaczę teraz bez ochraniaczy, bez żadnych bandaży, bez żadnych stabilizatorów, bo to jest też kwestia przygotowania dobrze swojego ciała. Jeśli stary o ciebie chodzi o kontuzję, tak naprawdę to chyba też masz taką pokaźną galerię rozwałek. No, trochę było tego. Wiadomo, kostki to jest standardzik. Poprzetrącane kolana, miałem przeszczep ścięgna po zerwaniu ACL-a, miałem płytki w ręku na obydwu kościach. Wszystko to było tak naprawdę przez głupotę, przez skakanie na dziko, tak jak już mówiłem wcześniej. Gdzie nie wiedziało się jak robić pewne rzeczy, tylko się zobaczyło, nie wiem, na jakiś film i ktoś wydał jakiś nowy sampler. I mówię, ja też tak muszę zrobić. No i... Potem była kara, kilka miesięcy, jakieś przerwy. A propos zerwanych mięśni też, miałem między drugim a trzecim poziomem zerwany dwugłowy, co już praktycznie prawie prosiło się o operację, ale tak jak Paweł wcześniej mówił, inne podejście do treningu, tak? W pewnym momencie, jak zacząłem mocniej skakać, bo też miałem takie okresy, gdzie nie chciało mi się skakać, szczerze mówiąc, nie ma to sensu, biorę się za coś innego. Znudziło mi się, dlatego że stałem w miejscu, nie było tych endorfin związanych z progresem, ze sportem, który uwielbiam. Ja szedłem na trening, często taki osowiały, nazwijmy to, tak jak, nie wiem, miałbym jakąś deprechę, bo z jednej strony chciałem trenować, a wiedziałem, że pójdę na trening, nic nowego się nie nauczę, bo nie jestem w stanie, jakby moje granice już osiągnąłem. Nie, to jest nieprawda, granic nie ma. Wszystko zależy od tego, jak trenujemy, jak podchodzimy do tego, jak wytrenujemy właśnie swój umysł, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, każdy może to zrobić, każdy może osiągnąć tak naprawdę co tylko zechce, tak? Cała zmiana podejścia właśnie do treningu. W pewnym okresie życia zacząłem więcej skakać na trampolinach. Nie ukrywam, sprawiało mi to większą przyjemność. Też to było spowodowane właśnie tym, że nie było progresu na twardym. Na trampolinach wszystko zaczęło łatwiej przychodzić, więc głównie skakałem na trampolinach. Nie było tak, że myślałem, że trampoliny mogą mi dużo dać, tylko po prostu sprawiało mi przyjemność to. Nic mnie nie bolało, nic nie naciągałem. Wszystko dużo łatwiej przychodziło. Nie wiem, po 3-4 miesiącach poszedłem poskakać na spingu. Rzeczywiście powiem, no straciłem wyskok z tego względu, że w ogóle na twardym nie skakałem. Ale kwestia, nie wiem, pół godziny mięśnie już się przyzwyczaiły do skakania i nagle patrzę, że dużo łatwiej mi się kręci. Że wszystkie rzeczy dużo łatwiej mi się robi z tego względu, że na trampolinie poczułem to, jak się robi. Szlifowałem technikę, mogłem różnymi właśnie technikami zacząć kręcić, nie wiem, trzy fule, czy jakieś inne triki. Mogłem się nauczyć spięcia ciała, tak, które też jest ważne. Dobrego prowadzenia też tak samo. Dokładnie. Wyprostowania się.
spięcia łydek, żeby całe ciało było w lepszej pozycji do kręcenia. I doszedłem do wniosku, że rzeczywiście w ogóle fajnie jest trenować, jak ktoś zaczyna. Zacząć od trampolin, przejść przez air tracka do springa. Szczerze mówiąc, to jest super progres i może być tak, że docelowo powiedzmy jest dwoje ludzi, którzy chcą skakać na twardym. Jedna zaczyna od trampolin, druga od twardego. Oczywiście ta osoba, która zacznie na twardym skakać, szybciej wyprogresuje, ale to będzie tylko na samym początku. Osoba, która trenuje na trampolinach, przejdzie przez springa do twardego, ma cały feeling, ma całą technikę właściwą, potrzebną, żeby właśnie progresować, żeby skakać, żeby elementy były dobre. Co za tym idzie? Jeżeli mamy dobrą technikę, nie ma opcji, żebyśmy mieli jakieś cięższe kontuzje. Kontuzje zawsze będą jakieś naciągnięcia, to jest jakby nie do przeskoczenia, ale możemy naprawdę zminimalizować ten ułamek. Zminimalizować, że będzie ich mało i naprawdę będą niegroźne dla naszego ciała, dla progresu i ogólnie, żebyśmy lepiej się czuli, tak? Coraz to nowe elementy, coraz cięższe triki wymuszają na naszym ciele tego, żeby stawało się coraz mocniejsze, tak? Coraz mocniejsze. Na samym początku będą jedne partie mięśni działać, ale przy coraz cięższych trikach coraz więcej tych mięśni zaczyna działać. Nasze ciało staje się silniejsze. Myślę, że Paweł się z tym zgodzi. To jest stara święta prawda, co powiedziałeś, bo dobra technika zmniejsza ryzyko kontuzji. Jeżeli my dbamy o swoje ciało, rozciągamy się często, wzmacniamy nasze mięśnie, rozbijamy je, rozbijamy te spięte powięzi mięśnie, to naprawdę nam bardzo dużo daje. To samo z techniką skakania. Jak my się uczymy od podstaw, zarąbiście podstawy opanujemy, robimy dużo trików też na trampolinie na przykład, albo po prostu w bezpiecznym środowisku na sali, gdzieś na przykład z materacami i tak dalej, żeby to było jak najbardziej bezpieczne, żeby to było jak najbardziej usystematyzowane, że nie robimy na pałę, nie robimy sobie krzywdy, to nasz progres jest naprawdę bardzo duży, a my przez bardzo długi okres możemy się cieszyć samym skakaniem. Bo tak naprawdę ja sam czuję po sobie, że jak sobie skaczę teraz na hangarze, to przez dwa lata było bardzo mało dni, w którym miałem przerwę. Ja bardzo mało przerw robiłem, nawet takich zwyczajnych na odpoczynek zwykły na tej sali, bo tutaj ciągle jest dużo bodźców, ciągle mogę inaczej jakby pobudzać moje ciało w skokach, mogę zupełnie inne rzeczy robić, mogę cały czas pracować nad techniką podstaw, mogę robić to na trampolinie, na florze, na poduchę do gąbek, na spring florze, normalnie tak samo. Jest bardzo dużo opcji, bardzo dużo bodźców tego, w jaki sposób my możemy się uczyć. Mam nadzieję, że na tym kanale też damy Wam dużo pomysłów na to, w jaki sposób możecie trenować, w jaki sposób możecie urozmaicać swoje treningi, jak dbać o siebie, tak żeby po prostu móc się cieszyć tym progresem cały czas. Dbajcie o to, żeby się uczyć spokojnie techniki. To Wam przyniesie naprawdę duży progres. Dbajcie o własne ciało. Mam nadzieję, że właśnie dużo ludzi też się zajawi na takie bitwy motywacyjne, na różne sposoby trenowania różnych elementów, że przekona się też do tego, w jaki sposób można łatwo wykorzystać trampy, a które dają po prostu kosmiczny progres techniczny, bo one po prostu tak wypychają w tak krótkim czasie skill, że masakra. Dzięki wielkie, stary. Bardzo fajny wywiad. Dziękuję Wam ślicznie. Widzimy się na następnym.